Janek, witaj, zawsze to głodny, siedział, był głodny, nie miał co jeść. No ale zawsze to, co w internecie było na temat Marsa, na wszelkie tematy, takie, że ludzie o tym nie wiedzą. Nawet inżynierowie nie wiedzą, jak Niemcy budowali. Skąd mieli tajemny plan, pomysł, jak Niemcy z Marsjanami, z kosmitami rozmawiali, dlaczego Ameryka przejęła myśl niemiecką. No to Janek Witek to chciał widzieć to w internecie, ale to nie każdy mógł odczytać. No i jak się tak oglądały ten internet, to Janek Witek, te filmy z internetu, Janek Witek się patrzy na mnie. Elżbieto, Elżbieto, czy ty nie jesteś po alkoholu? Ja mówię, Boże, na mnie swój ten urok rzucił, będzie mnie teraz świdrować. No oczywiście, że nie, ale po całodziennym wysiłku umysł ludzki, no to nie jest to samo co rano, prawda? Zanim on coś zrozumiał, to wiecie Państwo, że ludzie dorośli, nie wiem ile by się kształcili, to jeżeli chodzi o psychologię, to jest dużo mniej niż zero. Pojęcia nie mają zielonego. I po mszy idzie, kłóci się, na mszy pokaz mody ogląda. Bez pojęcia. Janek Witek zawsze mówi. Masz nierówno klepki pod sufitem poukładane. Masz nierówno klepki pod sufitem poukładane. Tak zawsze mówi. Jak coś mu nie pasowało, a ktoś wypowiadał jakąś straszną głupotę. Czy może tę głupotę pielęgnował? Którzy się do ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za modlitwę. Modlił się Tadeusz, brodarz parafii Świętego Michała w Płońsku. Bóg zapłać. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa. Wszystko, co było przez proroków napisane, spełniło się. Jezus, świadomie i dobrowolnie, z miłości ku Ojcu Niebieskiemu i ku nam grzesznym, posłusznie to wszystko wykonał. A jak jest z naszym posłuszeństwem? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bóg zapłać, modliła się Genowefa Zodolanowa. Bóg zapłać. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica piąta. Śmierć Chrystusa na krzyżu. Jezus na krzyżu umarł. Oprawcom nie dość było tego, lecz chcąc mieć absolutną pewność, że naprawdę umarł, przebili mu serce. I odtąd, aż do końca świata, serce Jezusa jest otwarte dla każdego skruszonego grzesznika. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc cudowna Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc cudowna Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc cudowna Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bogusza płać wielki modliła się, anielka matka zjawożna. Bóg zapłać. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Przesławny potomku Dawida. Módl się za nami. Światło Patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwo Obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie Najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie Najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujący. Módl się za nami. Ozdobą życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadziej o chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Postrachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę ze Szczecina z parafii Matki Boskiej Ostrogańskiej, modlił się Adam z mamą Wacławą. Bóg zapłać. Zapłać za wspólną modlitwę. Ja dziękuję również za gościnę w Państwa domach. Życząc miłego popołudnia, żegnam się w imieniu Krystiana, który realizował nasz dzisiejszy program. Dziękuję również Ojcu Benedyktowi za współpracę, a wszystkim Państwu życzę
jak już mówiłam, dobrego popołudnia. I mamy nadzieję do zobaczenia za tydzień. Tak, za tydzień, tak. Kłania się Państwu Małgorzata. Bardzo gorąco dziękujemy Pani Małgorzacie za posługę w Radiu Maryja. Jest 13. Tu Radio Maryja. Ministerstwo Finansów opodatkuje akcyzą papierosy elektroniczne i inne nowatorskie wyroby tytoniowe. Redakcja Radia Maryja poznała założenia nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Resort zaproponuje wysokość stawki akcyzy dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 70 groszy za mililitr, natomiast dla wyrobów nowatorskich na poziomie około 141 zł za każdy kilogram i ponad 31% kilograma tytoniu. Uściślimy, wyroby nowatorskie to takie, które w swoim składzie zawierają tytoń, ale nie jest on spalany, a podgrzewany. Konsument inhaluje parę. Zaproponowane stawki akcyzy są stosunkowo niskie i zbliżone do średniej krajów Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania popiera branża, bo widzi, że cofa się szara strefa w sektorze tytoniowym, powiedział wiceminister finansów Wiesław Janczyk. To jest właściwy moment, żeby taka regulacja została wprowadzona. Sądzę, że ona ma pełne szanse wejść od 1 stycznia roku 2018. Do Sejmu trafi według naszych planów tuż po wakacjach. Zostanie poddana szerokiej konsultacji społecznej. Będzie można zgłaszać uwagi obecnie do 12 lipca ze strony podmiotów zainteresowanych, ze strony branży. Branża nie jest zaskoczona tą regulacją. Mówiło się o niej od wielu lat. Naszą odpowiedzialnością jest również to, żeby monitorować ten rynek i jego skalę. Ona na dzisiaj nie jest wielka. Według danych Komisji Europejskiej około 750 tysięcy osób używa tego typu papierosów. Często używają równolegle do palenia papierosów klasycznych. Ministerstwo Finansów szacuje, że przy obecnych założeniach projektu budżet zostanie zasilony kwotą 100 milionów złotych rocznie. Przypomnijmy, ogółem dochody akcyzowe dla budżetu państwa są na drugim miejscu po tych z podatku VAT. Posłowie będą dziś dalej pracować nad projektem ustawy w sprawie realizacji programu Za życiem. Wczoraj uzyskał on pozytywną opinię Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zmiany zakładają m.in. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy, pomoc w obowiązkach domowych. Asystenci rodziny otrzymają wsparcie w przygotowaniu do funkcji koordynatora poradnictwa dla rodzin wychowujących lub spodziewających się dzieci z niepełnosprawnościami. Powstaną też ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze. Minister oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz powiedział, że program będzie rozbudowywany. W tym roku już także przeprowadziliśmy szkolenia, jeśli chodzi o asystentów rodziny przygotowujących ich do pracy z rodziną z osobą niepełnosprawną. Jak Państwo wiedzą, w ramach programu jest przeznaczone z Funduszu Pracy 70 milionów złotych na wspieranie tworzenia nowych stanowisk pracy dla asystentów rodziny, na szkolenie asystentów rodziny. Żeby te środki mogły być uruchomione, musimy także wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawie. Tak jak mówię, jest to pierwszy pakiet. Był konsultowany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Odbyły się konsultacje krajowe. Licznie uczestniczące było także zainteresowanie, jeśli chodzi o konsultacje prowadzone poprzez stronę internetową. Wiceminister zapowiedział, że pod koniec tego tygodnia rozpoczną się konferencje regionalne w ramach konsultacji społecznych programu Za życiem. To będzie 16 regionalnych konsultacji i 32 środowiskowe. Początek w piątek w Szczecinie, a w następnym tygodniu w Białymstoku. Większość zapisów projektowanej ustawy ma wejść w życie w lipcu. Prezydent wręczył odznaczenia w 35. rocznicę powstania Solidarności Walczącej. Stoję tutaj jako prezydent, ale z wielkim wzruszeniem, bo mam możliwość odznaczenia w imieniu Rzeczypospolitej i przekazania wyrazów wielkiego szacunku i podziękowań, powiedział prezydent Andrzej Duda. Podziękowania od Polski, podziękowania od mojego pokolenia, podziękowania od wszystkich młodszych, czyli kolejnego pokolenia, pokolenia mojej córki, za wolność, którą dzisiaj mamy, a którą Państwo swoją niezłomnością wywalczyliście. I przed rokiem 80, bo wielu z Państwa już wtedy prowadziło działalność opozycyjną, i w roku 80, kiedy rodziła się Solidarność i kiedy do niej przystępowaliście z nadzieją na wolną Polskę, nie tylko na poprawę warunków pracowniczych, nie tylko na to, że jakoś tam się ułoży,
ale na wolną Polskę, niepodległą Polskę. Na uroczystości obecni byli m.in. założyciel Solidarności Walczącej poseł Kornel Morawiecki i prezes IPN-u Jarosław Szarek. Solidarność Walcząca wywodziła się z NSZZ Solidarność. Kornel Morawiecki powołał ją do życia po wprowadzeniu stanu wojennego w 1982 roku po dwóch dużych manifestacjach we Wrocławiu. W Solidarności Walczącej znaleźli się głównie ci działacze Solidarności, którzy poróżnili się z kierownictwem Związku Zawodowego w sprawie metod działania oraz celu, do jakiego dążyć powinna opozycja antykomunistyczna. Solidarność Walcząca przyjęła zasadę walki o całkowite odsunięcie od władzy komunistów. Podczas najbliższego dwudniowego szczytu Unii Europejskiej przywódcy państw członkowskich mają dać zielone światło na przedłużenie sankcji wobec Rosji, wynika z informacji przekazanych przez wysokiej rangi urzędnika unijnego. Źródło zapowiedziało, że jutro wieczorem kanclerz Niemiec i prezydent Francji, którzy ze strony Unii Europejskiej brali udział w zatwierdzaniu porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy, będą rekomendować pozostałym przywódcom przedłużenie sankcji. Sankcje gospodarcze Unii Europejskiej wobec Rosji zostały wprowadzone w 2014 roku, obejmują ograniczenie w dostępie do kapitału dla rosyjskich banków państwowych i firm naftowych, ograniczenia sprzedaży zaawansowanych technologii dla przemysłu naftowego i sprzętu podwójnego zastosowania oraz embargo na broń. W grudniu ubiegłego roku Unia Europejska przedłużyła te restrykcje do końca lipca tego roku. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie oraz w Karpatach zachmurzenie okresami duże i miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura od 17 stopni na północy do 23 stopni w centrum i 26 stopni na południu. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, na północy kraju porywiste, północno-zachodni. A na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone, w których podejmiemy temat kondycja polskiej kultury. Gośćmi rozmów będą pani Temida Stankiewicz-Podchorecka oraz ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Bortkiewicz-Chrystusowiec. Początek rozmów o godzinie 18.15, natomiast kontynuacja o 21.30. Drodzy słuchacze, przyjaciele Radia Maryja i Telewizji Trwam, znów my, posługujący w tych dziełach, zmuszeni trudną sytuacją, zwracamy się do Was z prośbą o pomoc materialną, by te dzieła mogły dalej istnieć i służyć Kościołowi i narodowi polskiemu. Niestety ofiary spadły i spadają, a wydatki nie spadają. Propaganda zaś wrogów tych mediów, ale i naszej wiary i patriotyzmu, posługująca się kłamstwem, że dostajemy na te dzieła pieniądze, i to duże, od rządu, bardzo się nasiliła. Przeciwnicy Kościoła i Ojczyzny także i w ten sposób próbują nas zniszczyć. A przecież te dzieła utrzymują się tylko dzięki odpowiedzialnym słuchaczom Radia Maryja i Telewizji Trwam. Prosimy Was bardzo o pomoc materialną. Prosimy wszystkich słuchaczy i telewidzów. Koszta utrzymania tych dzieł łączących Polaków w ojczyźnie i na całym świecie oczywiście, że są bardzo duże. Ale każdy, choćby małą ofiarą, może przyczynić się do tego, że będą one istniały. Prosimy wszystkich w ojczyźnie i spoza Polski, Polonię, wszystkich. Cieszymy się, że słuchasz tego radia, oglądasz telewizję Trwam w Polsce i poza Polską. Ale wiedz, że dalsze istnienie tych dzieł zależy także od Twojej pomocy teraz i systematycznie w przyszłości. Bóg zapłaca zrozumienie za współpracę w tym wielkim dziele ewangelizacyjnym i polskim.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Napór superpaństwa. Lewicowa Komisja Europejska przystąpiła do ofensywy. Celem jest jedna waluta, jeden rząd, jedno superpaństwo. Profesor Mirosław Piotrowski ostrzega w naszym dzienniku również przed jedną unijną prokuraturą. Tłumie nieprawdy. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest wielu naukowców popierających księdza profesora Tadeusza Guza. Katolickie uczelnie nie mogą ulegać lewicowej presji, mówi wojewoda lubelski dr habilitowany Przemysław Czarnek. W naszym dzienniku także ekonomia. Najnowsze dane, analizy ekspertów, palące kwestie. Żywność gorszej jakości. Czy Unia Europejska podejmie temat dyskryminacji konsumentów z Europy Wschodniej przez wielkie koncerny? Co zrobi polski rząd? Rodzinne firmy. Trud i satysfakcja. Jak z powodzeniem prowadzić biznes? Reportaż. W obronie ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Wielu czytelników naszego dziennika poparło list poseł Anny Sobeckiej do ojca świętego Franciszka. I ty przyślij swoje poparcie, zachęca nasz dziennik. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 11 minut po godzinie 13. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstać z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz pan. Powstańcie z Polsek, Bóra zrywa. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polsek, Bóra zrywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. 21 dzień miesiąca czerwca, środa, w Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. W Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i całą rodzinę Radia Maryja. Panie ministrze, powracamy do tematu bardzo ważnego, istotnego dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. To wymiar bezpieczeństwa energetycznego. W tym obszarze tematycznym bardzo wiele inicjatyw w ostatnim czasie zostało podjętych. Tak, dużo się dzieje w zakresie zapewniania Polski bezpieczeństwa energetycznego. To jest efekt bardzo intensywnych prac zarówno polskiego rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i pana prezydenta Andrzeja Dudy. Tylko w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia, obserwowaliśmy przełomowe w pewnym sensie wydarzenia, bardzo pozytywne dla Polski. Zwrócę uwagę na to, że do terminala gazowego w Świnoujściu, do terminala imienia Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego dopłynął wreszcie pierwszy amerykański statek wiozący gaz skroplony. Fakt, że pierwsza dostawa LNG ze Stanów Zjednoczonych do naszej części Europy trafiła do polskiego Świnoujścia, potwierdza, że Polska jest kluczowa.
Stanów Zjednoczonych, także w energetyce. To jest nasze okno na świat, ale terminal gazowy sam nie wystarczy, dlatego trwają bardzo intensywne rozmowy. Już podpisany został memorandum przez panią premier Beatę Szydło i szefa duńskiego rządu na budowę gazociągu Baltic Pipe. To jest gazociąg, który połączy złoża gazowe na morzach norweskich z naszym wybrzeżem i dzięki temu do Polski będzie mogło dotrzeć około 10 miliardów metrów sześciennych gazu. W połączeniu z możliwościami terminala gazowego w Świnoujściu, przypominam, obecnie to jest 5 miliardów metrów sześciennych, ale po pewnej przebudowie jest łatwa możliwość zwiększenia o 50% przepustowości terminala w Świnoujściu, czyli mamy razem już 17,5 miliardów metrów sześciennych gazu. Docelowo terminal poprzez dostawienie kolejnego zbiornika może osiągnąć przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Do tego należy, chciałbym podkreślić, zakomunikowane wczoraj przez ministra Piotra Naimskiego dobre wiadomości dla Polski o zmianach w planowanym unijnym rozporządzeniu o bezpieczeństwie dostaw gazu. O co chodzi? Chodzi o to, że w październiku ma wejść w życie rozporządzenie unijne, które mówi o tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do pomocy tym krajom, które zostały dotknięte przez kryzys zaopatrzenia w gaz. I kształt tego unijnego rozporządzenia był poddany bardzo intensywnym negocjacjom. Ze strony polskiej, z naszej strony, kluczowe było zawarcie tam zapisów zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski, gazu na przykład z Niemiec, jako priorytet przed zapełnianiem zbiorników magazynowych w danym kraju. O co chodzi? Chodzi o to, że wyobraźmy sobie teoretyczną sytuację kryzysu energetycznego, gdy w Polsce brakuje dostaw gazu, a w tym czasie ten gaz możemy ściągnąć z innego kraju, ale operator systemu gazowego w danym kraju mówi: ok, ja prześlę gaz, ale najpierw muszę napełnić magazyny, gdzie mam zakontraktowane pewne wolumeny. To byłoby bardzo niekorzystne dla krajów, które są narażone na ryzyko przerwania dostaw gazu. I w wyniku bardzo dobrych negocjacji strony polskiej, bardzo zdecydowanego stanowiska, zostały zmienione te kluczowe zapisy. Dzisiaj priorytetem staje się zapewnienie bezpieczeństwa do kraju, który znalazł się w potrzebie, przed zapełnianiem magazynów, gdzie nie ma takiej pilnej potrzeby. Czyli nie dojdzie do sytuacji, kiedy napełnianie magazynów gazu w danym kraju ograniczy w tym samym czasie przesył gazu do kraju, który znalazł się w gazowych tarapatach. Kolejna sprawa to są świeże rozmowy Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, która chce sprowadzać gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych. Ukraina chce się uwalniać się od gazu rosyjskiego i o możliwościach takich dostaw w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko rozmawiał z sekretarzem energii w Stanach Zjednoczonych Rickiem Perrym. Ten gaz oczywiście na Ukrainę mógłby dotrzeć przez Świnoujście, bowiem terminal gazowy Ukrainy planowany w Odessie jest na razie na papierze. Terminal litewski nie ma możliwości rozdysponowania gazu na Ukrainę, tylko Polska dysponuje takim systemem transportu gazu, który mógłby dotrzeć na Ukrainę. I dzięki temu Polska ma szansę stać się kluczowym dostawcą gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę. To są Panie ministrze, bardzo ważna sprawa dotycząca bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny. Stąd również i rodzące się pytanie, dlaczego rzeczywiście tak ogromne opóźnienia w budowie gazoportu w Świnoujściu miały miejsce za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u? To jest bardzo dobre pytanie, ojcze, bo terminal
terminal gazowy w Świnoujściu, nasze gazowe okno na świat, został zainicjowany przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. To było w połowie lat 2000. I terminal miał być oddany w roku 2011. Niestety po tym, kiedy władzę w Polsce przejęła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, każdy szczegół jest nagłośniony, każdy szczegół jest rozpatrywany. Szczegół jeden zazębia się o drugi, jeden zazębiający się o drugi. Każdy szczegół, aby wykazać, że ten świat jest zły, że szatan jest zły, że jego system, który się buja, jest zły i skazany nie to, że na niepowodzenie, na zagładę już ostateczną, czego przykładów mieliśmy w Piśmie Świętym bardzo dużo. Sami Izraelici, sami Żydzi tych przykładów mieli bardzo dużo, a to, że w roku 607 Babilon najechał na Jeruzalem, wcześniej, proszę Państwa, i Sennacherib, i Samaria, i 740 rok przed naszą erą, że Żydzi z dwuczłonowego, dwupokoleniowego królestwa Judy nic sobie nie wzięli do serca, żadnej edukacji. Weź Ty dla siebie edukację. Każdy szczegół jest u nas nagłaśniany w naszym radiu. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Jakby przemawiało do Ciebie dziecko nieskażone plotkarstwem, lichwiarstwem, chciwością, kombinowaniem, salcesonowaniem, magazynowaniem i milionem innych złych rzeczy. Jezus powiedział do faryzeuszy, którzy byli źli, jako słudzy diabła: nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy królestwo. Wykazujemy, że uczoność tego świata, wszelka uczoność tego świata jest zła. To nie o to chodzi. Także proszę to łóżko oczyścić, cóżko, z brudów, żeby był przewiew świeżego powietrza. Przewiew powietrza świeżego. Po co? Zanim się dowiesz po co, to ty jako pielęgniarka o sobie źle świadczysz. Właśnie. Powietrze. Ta Janeczka Sobieska, jaka była, taka była, ale ona miała czyściutko przewiew powietrza, nie było zgnilizny, nic. I tutaj te katoliczki powinny się uczyć. Może i dobrze, że na te pielgrzymki moherowe teraz wszędzie jeżdżą, no ale w domu musi być posprzątane. No. Rządu Rzeczypospolitej Polskiej tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Dzięki działaniom rządu Rzeczypospolitej Polskiej tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, dzięki działaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości nastał czas na suwerenność energetyczną Polski. Panie ministrze, aczkolwiek na forum międzynarodowym, na forum Unii Europejskiej z niepokojem w dalszym ciągu patrzymy na działania podejmowane przez Niemcy i Rosję. Myślę chociażby o inwestycji, jaką jest Nord Stream. Plany rosyjsko-niemieckie budowy kolejnego połączenia pod Bałtykiem pod nazwą Nord Stream 2, te plany są niekorzystne dla Polski i bardzo mocno uderzają w Ukrainę. Polski rząd, polski prezydent, pan Andrzej Duda, prowadzą intensywne działania na rzecz zabezpieczenia Polski przed budową, przed skutkami budowy Nord Stream 2. Trzeba powiedzieć dobitnie, nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla budowy kolejnej nitki podmorskiego gazociągu prowadzącego z Rosji do Niemiec. Projekt Nord Stream 2, projekt rosyjsko-niemiecki Nord Stream 2 jest projektem typowo politycznym. Nie jest tajemnicą,
że od początku lat 90. Rosja wykorzystuje dostawy surowców energetycznych, ropy i gazu do wywierania wpływu politycznego. Gazprom jest przedłużeniem rosyjskiej polityki, działania Gazpromu, których często nie da się uzasadnić ekonomicznie, mają na celu zbudowanie dominującej pozycji Rosji, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobrze, że dziś w Polsce za sprawy bezpieczeństwa energetycznego odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki temu sprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski jest bardzo mocno podnoszona na arenie europejskiej. Ale tu jeszcze jedno zdanie komentarza do tego jest wymagane. Ta Unia Europejska, ci sami eurokraci, którzy tak mocno naciskają na Polskę i domagają się fałszywej solidarności europejskiej w zakresie rozlokowania islamskich imigrantów, których zaprosiły do Europy Niemcy, ci sami eurokraci nie widzą żadnego problemu w dyskryminowaniu Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej poprzez budowę nowego połączenia gazowego między Rosją a Europą Zachodnią. Polski rząd zdecydowanie broni polskiego bezpieczeństwa energetycznego na arenie międzynarodowej. Panie ministrze, bardzo dziękuję za ten komentarz i rzeczywiście widzimy z perspektywy czasu, z perspektywy właściwej analizy także gospodarczej, ekonomicznej, politycznej, jak ważną inwestycją był gazoport dla Polski w Świnoujściu. Ojcze, dokładnie tak. To jest trudno wyobrazić dzisiaj. Trudno wyobrazić sobie prowadzenie niezależnej polityki energetycznej przez polski rząd, niezależnego działania polskiej gospodarki, gdyby nie został ponad 10 lat temu zainicjowany terminal gazowy w Świnoujściu. I dzisiaj tym wszystkim, którzy zarzucają fałszywie Polsce jakiekolwiek problemy z lojalnością europejską, odpowiadamy, że ta fałszywa lojalność europejska nazywa się Nord Stream i jest położona pod dnem Morza Bałtyckiego. Ci, którzy za plecami krajów Europy Środkowo-Wschodniej dogadywali się bez problemów z Gazpromem o to, żeby na tym zbijać biznes kosztem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nie mają moralnego mandatu, nie mają żadnego prawa, żeby pouczać Polskę w sprawie jakichkolwiek działań wspólnych w Europie. Polska jest w Europie od ponad 1050 lat. Polska jest czołowym krajem Unii Europejskiej. Dzisiaj wzrostu gospodarczego Polski zazdroszczą nam rozwinięte kraje, tak jak premier Holandii, który dopiero co wyrażał to podziw dla pani premier Beaty Szydło za skuteczne działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja i gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Maciejem Małeckim. Temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Krzysztofa Kozłowskiego, wojewodę zachodniopomorskiego. Szczęść Boże, panie wojewodo, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy i
całą rodzinę Radia Maryja. Bardzo ważny, szczególny dzień już w najbliższy piątek, nie tylko dla zachodniopomorskiego, ale także dla całej gospodarki morskiej, tego wielkiego programu podjętego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Panie wojewodo, to w najbliższy piątek w Szczecinie planowane jest położenie stępki pod budowę pierwszego promu dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Dokładnie tak, ojcze, no wszyscy jesteśmy podekscytowani przygotowaniami do piątkowej uroczystości. To będzie wielki dzień dla Szczecina, dla Pomorza Zachodniego, ale również wielki dzień dla całej polskiej gospodarki morskiej. W najbliższy piątek zostanie położona stępka pod budowę promu pasażersko-towarowego dla polskiej żeglugi bałtyckiej z siedzibą w Kołobrzegu. I spełnia się to wielkie marzenie, z którym Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów. Spełniamy również tę obietnicę, którą złożyliśmy Polakom, że polskie stocznie, polska gospodarka morska powstanie z kolan, że będziemy mogli jako dumny, wielki polski naród żeglować po Morzu Bałtyckim promem wybudowanym w polskiej stoczni przez polskich stoczniowców, który będzie pływał jako własność polskiego narodowego armatora, jakim jest polska żegluga bałtycka z Kołobrzegu. Bardzo się z tego cieszę, jestem z tego bardzo dumny, ale to jest efekt niebywale ciężkiej, intensywnej pracy pana Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. To jest również efekt pracy naszych, również zachodniopomorskich posłów z panem marszałkiem Joachimem Brudzińskim na czele. Ale to jest również wielki sukces rodziny Radia Maryja, telewizji Trwam, która przez 8 ciężkich lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które to partie absolutnie nie stawiały na rozwój gospodarki morskiej, wręcz przeciwnie, zlikwidowały polskie stocznie. Chcieli sprzedać, sprywatyzować naszych narodowych armatorów. I to właśnie rodzina Radia Maryja, rodzina telewizji Trwam broniły polskiej gospodarki morskiej i polskiego przemysłu stoczniowego przed zniszczeniem, przed procesami prywatyzacyjnymi. I to jest również, kochani słuchacze, jeżeli tak mogę się zwrócić, wasz wielki osobisty sukces, że w najbliższy piątek będziemy mogli rozpocząć budowę wielkiego, wspaniałego promu. Panie wojewodo, walka o gospodarkę morską, tak jak pan wojewoda zaznaczył, przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u wydawało się, że ta walka zostanie przegrana, natomiast teraz jest ogromna nadzieja, że ta gospodarka morska w naszej państwowości odżyje i rzeczywiście będziemy mogli korzystać z tego dobra, jakim jest dostęp przez Polskę do morza. Tak, rzeczywiście te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u to był czas absolutnego rozkładu gospodarki morskiej. Przypomnę, to był czas, kiedy zlikwidowano wspaniałe polskie stocznie, w tym również Stocznię Szczecińską, która dawała zatrudnienie ponad 6 tysiącom osób. To, z czym szliśmy do wyboru i to, co w tej chwili jest realizowane, to odbudowa gospodarki morskiej, ale co chciałbym podkreślić, to nie robimy tego tylko dla samego faktu spełnienia pewnego marzenia, jakim jest silna gospodarka morska, ale robimy to dla całej Polski, dla polskiego społeczeństwa, dla polskiego narodu. Wszystkie kraje, zobaczmy, które mają dostęp do morza i w Europie Zachodniej i na świecie, doskonale się rozwijają właśnie dlatego, że korzystają z tego wielkiego dobrodziejstwa, nawet bym powiedział błogosławieństwa, jakie jest związane z położeniem nad morzem czy nad oceanami. I chcemy po prostu tą naszą historyczną, dziejową szansę wykorzystać. Zbudować ten prom to jest oczywiście początek. Będzie cała ich seria wybudowana w najbliższym czasie. Chcemy również, i to realizujemy, wybudować terminal kontenerowy w Świnoujściu. Została zwiększona zdolność regazyfikacyjna terminala gazu LNG, Nouściu, który uniezależnia nas od dostaw gazu w kierunku wschodniego, no to właśnie dlatego, że dzięki morzu możemy ten gaz przywozić. Przywozimy go z Kataru. Ostatnio była dostawa gazu również z Luizjany, ze Stanów Zjednoczonych. Tak się buduje suwerenne, wielkie, niepodległe państwo właśnie dzięki gospodarce morskiej. Panie wojewodo, i miejsca pracy to także taka perspektywa niosąca nadzieję, bo sytuacja w zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o rynek pracy, do tej pory była bardzo trudna. Tak, rzeczywiście
pewnym spadkiem, które otrzymaliśmy po 8 latach rządów naszych poprzedników, jest bezrobocie, które w niektórych powiatach przewyższa nawet 30%. To bardzo smutne, ale jestem głęboko przekonany, że właśnie to, co się w tej chwili dzieje wokół gospodarki morskiej, pozwoli na zmniejszenie bezrobocia, nadanie szansy tym osobom, które w tej chwili kończą szkoły o charakterze technicznym, na to, że znajdą zatrudnienie i otrzymają godną pracę, że nie będą musieli emigrować za granicę. Ale jesteśmy również otwarci i zapraszamy do współpracy osoby, które są i w wieku średnim, i w wieku przedemerytalnym. Tutaj każda para rąk wykwalifikowanych bardzo się przyda. Jestem przekonany, że tutaj właśnie, jeżeli w ten sposób będziemy postępować, wspólnie razem pracować, wspólnie widzieć ten jeden wielki, wspaniały cel, jakim jest silna, potężna, gospodarczo potężna Rzeczpospolita, uda nam się to zrealizować. Sprawa bardzo ważna to Ministerstwo Gospodarki Morskiej, ale także żeglugi śródlądowej. Tutaj ogromna rola także polskich rzek, w tym także Odry, a tu już także dotykamy interesów Szczecina. Zgadza się, to jest jakby druga część działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej, jak ojciec słusznie zauważył, i żeglugi śródlądowej. Żegluga śródlądowa to jest wielka szansa dla Polski, dla polskiej gospodarki. Przypomnę, że transport rzeczny, transport wodny, on jest tańszy mniej więcej o 30% od transportu kołowego, czyli realizowanego przez tiry. On jest również bardziej przyjazny środowisku. I to, co w tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości robi, realizuje, to strategia w oparciu o którą odbudujemy śródlądowe drogi wodne. Odbudujemy piękną, wspaniałą polską tradycję żeglowania po Wiśle, po Odrze i transportowania tymi rzekami towarów. To jest pewien punkt honoru, to jest horyzont, ku któremu chcemy zmierzać. Zbliżają się wakacje, panie wojewodo, myślę także o Szczecinie i wielkim wydarzeniu Tall Ships Races w tym roku, także w Szczecinie, a zatem Szczecin zaprasza. Tak, Szczecin zaprasza, Pomorze Zachodnie zaprasza. No, tutaj muszę to podkreślić, mamy wspaniałe plaże na Pomorzu Zachodnim, bardzo gościnne plaże i będziemy się bardzo cieszyć jako mieszkańcy Pomorza Zachodniego, jeżeli nasi rodacy z pozostałej części Polski przyjmą zaproszenie i przyjadą, czy to do Świnoujścia, czy to do Międzyzdrojów, czy do innych kurortów, które na Pomorzu Zachodnim są położone. Są świetne warunki, przepiękne plaże, dobra baza hotelowa. Także warto przyjechać na piękne polskie Pomorze Zachodnie, poczuć właśnie, jak Polska oddycha tym Morzem Bałtyckim w zachodniej części Polski, właśnie nad pięknym, pięknym zachodniopomorskim, ale również polskim morzem. Od 5 do 8 sierpnia mamy rzeczywiście wspaniałe wydarzenie, które odbywa się pod patronatem i pod auspicjami pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. To będzie zlot żaglowców. Przyjadą, wpłyną do portu w Szczecinie największe żaglowce, jakie mogą pływać po akwenie Morza Bałtyckiego. Będzie można te żaglowce odwiedzić. Będzie można zobaczyć, jak wygląda życie takiego prawdziwego wilka morskiego, w jakich warunkach na co dzień żeglarze funkcjonują, gdzie śpią, co jedzą, co wypełnia im na co dzień czas. Ale również będzie mnóstwo innych atrakcji, bo i koncert znanych artystów o światowej sławy i tych w wymiarze europejskim, regionalnym. Także mnóstwo wspaniałych wydarzeń, imprez towarzyszących. Ja nie pozostaje nic innego, jak wszystkich Państwa, drogich i szanownych słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam, zaprosić. Jesteście Państwo mile widzianymi, serdecznie witanymi gośćmi na Pomorzu Zachodnim, również w trakcie finału regaty Tall Ships Race. Bardzo dziękuję, panie wojewodo, za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maryja i oczywiście za te piątkowe uroczystości. Trzymamy przysłowiowe kciuki, bo to rzeczywiście ważny moment dla polskiej gospodarki morskiej. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, ojcze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Z panem Bogiem. Bóg zapłać, z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kozłowskim, wojewodą zachodniopomorskim.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat i nasz gość. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią poseł Annę Schmidt-Rodziewicz, przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Szczęść Boże, pani poseł, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam księdza, witam radiosłuchaczy. Pani poseł, dzisiaj Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą zajmie się bardzo ważnym tematem, sprawą odbierania dzieci polskim rodzinom poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgadza się, to bardzo ważny temat, problem, który dotyka dzieci z małżeństw mieszanych polsko-niemieckich już od wielu lat. Rząd pani premier Beaty Szydło postanowił pochylić się nad tematem głębiej, w związku z tym jest osoba w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik, który przejął w zakres swoich kompetencji opiekę nad tą sprawą i zajęcie się, przyjrzenie się temu tematowi bliżej. Postanowiłam zwołać posiedzenie komisji. To posiedzenie było planowane od wielu miesięcy. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ w czerwcu mija kolejna rocznica podpisania traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i wzajemnych relacjach. I w ślad za postanowieniami tego traktatu zazwyczaj komisja pochyla się nad tematyką dotyczącą stosunków bilateralnych polsko-niemieckich właśnie w tym okresie, szczególnie w tym okresie, a niewątpliwie jednym z najważniejszych tematów jest właśnie sprawa problemów związanych z odbieraniem dzieci. Mamy informacje, które płyną do komisji już od wielu środowisk, wielu rodzin, ale też organizacji i stowarzyszeń, które od lat zajmują się tą tematyką, że tutaj dochodzi do pewnych nieprawidłowości. To są sygnały, które bardzo niepokoją polskich parlamentarzystów i polską i Komisję Łączności z Polakami za Granicą, stąd postanowienie, żeby w tym okresie, właśnie w tym czasie dzisiaj zwołać to posiedzenie. Są zaproszeni goście z trzech ministerstw, które odpowiadają za tę tematykę, a więc będzie gościł pan minister Michał Wójcik na posiedzeniu komisji jako przedstawiciel ministra sprawiedliwości. Będzie pan minister Jan Dziedziczak, oczywiście w ramach współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, pan minister, który zajmuje się tematyką polonijną w MSZ-cie, oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który odpowiada, jest to resort odpowiedzialny za realizację postanowień traktatu między naszymi krajami. Są też zaproszeni przedstawiciele organizacji, która zajmuje się od lat tą tematyką i walczy o prawa rodziców dyskryminowanych w takich małżeństwach. Chcemy dzisiaj wspólnie porozmawiać, zbadać, na jakim etapie są działania polskiego rządu w tej sprawie, pochylić się nad tym tematem i spróbować poszukać takich rozwiązań, które jeśli nie całkowicie, to przynajmniej w znacznym stopniu będą próbowały rozwiązać ten problem i nade wszystko, bo to jest to najważniejsze, wesprzeć naszych rodaków, wesprzeć Polki, Polaków w małżeństwach mieszanych, które padły ofiarą problemów związanych z tą tematyką ofiarą, wydaje nam się, w wielu sprawach niesprawiedliwych działań strony niemieckiej dotyczą właśnie modelu, sposobu wychowywania dzieci w takich rodzinach i w takich małżeństwach. Pani poseł, skala tego procederu ogromna. Rodzice apelowali od wielu, wielu lat. Teraz dopiero coś w tym temacie drgnęło. Są jakieś inicjatywy podejmowane przez państwo polskie, ale mamy także do czynienia z ogromnym obszarem czasowym, jeżeli chodzi o wymiar zaniedbań w tym temacie. Tak, to prawda. Sprawa toczy się od wielu lat. Takie problemy były sygnalizowane. Ja sama zetknęłam się pierwszy raz z tym problemem wiele lat temu, około 9 lat temu. Wiem też, że już odbywały się posiedzenia komisji w poprzednich kadencjach związane z tą kwestią. Wydaje się, że w żaden sposób polski parlament, poprzednie władze nie posunęły się w tej sprawie do przodu, więc będziemy próbowali.